Dzień dobry. Dzień dobry w Płocku. Płocko miasto się kłania. Wysiadłam z pociągu z budowy i teraz jadę do Nowej Rudy, ale trzeba wysiąść z pociągu, żeby wsiąść w niego z powrotem. Takie są tutaj reguły i zasady korzystania z kolei dolnośląskich. Trzeba wysiąść i wsiąść. A tak za 5 minut to dopiero. Teraz wsiadam z powrotem po przerwie. Aha, trzeba tam iść. To dobrze. Pociąg podjedzie pod inny peron. Pani też jedzie ze mną? Gdzie pani jedzie? Też w tą stronę? Kamienica. A, tu Kamienica, dobrze. Dobra, szybko na drugi peron, bo ten pociąg jedzie. No wtedy w ciągu 6 godzin wykorzystać inny bilet. Wie pani? Jak się... Jak się spóźnimy, to bilet jest ważny 6 godzin, więc można jechać kolejnym pociągiem. Na bilecie jest napisane ważne 6 godzin od godziny zakupu. Pani, jak ja nie widzę, to nie doczytam. No właśnie. Widzi pani, pociąg już jedzie. Przejechał przez tor. To jest dokudowy pociąg. To jest Wrocław Główny. Nie, do Wrocławia. Ja jeżdżę nim do Wrocławia. Lichow, to też nie. To do Czech jedzie. Dolny Śląsk. Co ty ten sam? Tak? No. Gdzie siadamy tu? Ktoś się napisze, kiedyś widziałam w Ząbkowicach, co chodziłam po pani. Mówię, tak? To ta pani, to ta, co kręci film. A, to nie widziałam, wie pani. Gorzuchów Kłodzki. Fajne te stacje są, te linie kolejowe na Dolnym Śląsku, te stare takie. O, Gorzuchów Kłodzki, też fajna stacja. Taka starsza. Ścinawka średnia, czyli jeszcze dwa przystanki. Prawdopodobnie. Ścinawka. Tamte tory to prowadzą jeszcze gdzie indziej, tamte. Te prowadzą do Wałbrzycha, a tamte jeszcze gdzie indziej. Linia 286, Kłodzko Główne, Wałbrzych. I teraz ścinawka średnia, czyli te stacje mają od 1876 1880 zbudowany, więc mają 130 lat. Ścinawka średnia. Ścinawka Górna jest w lewo, a Nowa Ruda jest w prawo. Taka ciekawostka, że linia Kłodzko Główne
Wałbrzych to linia taka kiedyś, 130 lat temu, to była taka linia berlińsko-wiedeńska, która tędy przebiegała przez Drezno i Pragę do Wiednia i ona miała być skrócona 120 km. I to była taka właśnie wybudowane tory właśnie tej kolei berlińsko-wiedeńskiej przez Wałbrzych. Przez Wałbrzych. A pani jest zainteresowana historią Dolnego Śląska, mogę pani opowiedzieć. Wszystko pani wie, to ja pani mogę powiedzieć, bo ja byłam w Nowej Rudzie. Tutaj te się sztolnie zaczynają. Byłam w tych sztolniach. Złoty pociąg, szlakiem złotego pociągu teraz dzisiaj będzie wycieczka. Chce pani ze mną pochodzić, poopowiadać pani? Tak? Proszę bardzo. Tutaj piękne okolice. Kolej berlińsko-wiedeńska. Przez Pragę i Drezno. Przez Wałbrzych i tak dalej. Tędy. Pociągu. Prawie nie ma nikogo. Tylko pani i ja. Przewrócę się. Zaczynam. Od dzisiaj zaczynam serię berlińsko-wiedeńską przez Drezno i Pragę. Następne filmy będą z Pragi, a później Bałkany. Po Bałkanach podejrzewam, że będzie Korea Południowa lub Japonia, coś w tym stylu. Zobaczymy. No właśnie, w Nowej Rudzie byłam jakieś 5 lat temu, nie, nawet 4 lata temu byłam w Nowej Rudzie, w trasie podziemnej, tam jest kolejka turystyczna, można się przejechać, sztolnie są, to może mi się uda nagrać. Wysiadam. Tak, siadam w Nowej Rudzie.